Stereotyp istnieje od zawsze i wszędzie. Tak samo jest, jeżeli chodzi o stereotyp Polaka za granicą. Mimo że uważa się nas za naród wykształcony, to cały czas biedny i pozbawiony pracy. Wiele informacji jednak jest wyssane z palca. Do najbardziej absurdalnych należy posiadanie kanału telewizyjnego, który rzekomo w całości jest poświęcony Ojcu Świętemu. Sami będąc za granicą, wstydzimy się często zachowania rodaków. Pijani Polacy to stereotyp, który króluje poza granicami naszego kraju. Pijemy dużo i często. Co gorsze, wyjeżdżając poza granice kraju, niestety nie jesteśmy w stanie porozumieć się z obcokrajowcem. Większość z nas nie zna nawet podstawowych zwrotów. Do tego wszystkiego dochodzi fakt, że za granicą wciąż jesteśmy postrzegani jako cwaniacy i złodzieje, co wskazuje, że niektóre utarte stereotypy ciężko wymazać nawet po latach. Większość z nas wciąż pokutuje za żart: przyjedź do Polski, twój samochód już tam jest. Są jeszcze inne absurdy dotyczące naszego kraju. Serwis Swift Passport Services przekonuje czytelników, że w Polsce banany obiera się nie od łodygi, jak na całym świecie, tylko od przeciwnego końca. Bystrości polskich umysłów ma bronić fakt, że z naszym krajem związanych jest aż 17 laureatów Nagrody Nobla, a oficjalnie mamy ich tylko 6. Pomożecie! No. Czynniki wpływające na stereotyp Polaka za granicą są różne, czasami mniej lub bardziej pozytywne. Na pewno nie stawia to Polski w złym świetle, aczkolwiek stereotyp ma to do siebie, że zazwyczaj krzywdzi i nieco okłamuje prawdziwy obraz rzeczywistości. Helpdesk przypatrzy się tym najpopularniejszym. Każdy obcokrajowiec, który słyszy słowo Polak, łączy z nim słowo wódka. Czy faktycznie Polacy piją tak dużo? W statystykach Rosjanie biją nas na głowę, jednak to wciąż my jesteśmy tym najbardziej rozpitym członkiem turnusu. Sir? Ah, thank you. Ja, danke. To to jest? Co to jest? Tu nie ma grama alkoholu! To jest Long Island! Jesus Christ, nicht wódka! To jest wstyd, jak można to podawać ludziom! Nicht wódka! Nein! Another drink! Jeszcze jeden! Without wódka? Dużo wódka, lot of wódka! Go! Go! Bring me another! Another! Wstyd! 5 gwiazdek! Przyjeżdża się człowiek zrelaksować, się napić, bo w Polsce nie może, bo go żona męczy. Nawet wódki nie naleją. Trzeba własne wozić, trzeba własne wozić. Kto z Polski na basenie? Ręka w górę! Orły białe! Gdzie jest mój drink? Gdzie jest moja opaska all inclusive? Nieznajomość języków obcych to powód do wstydu, jednak nie każdy nasz rodak odbiera swoją niewiedzę w taki sposób. Są też tacy, którzy zdają się po prostu nie zauważać faktu, że nie potrafią się komunikować. Dzień dobry! Hello, what can I help you, sir? Ja miałem rezerwację tutaj na pokój. Nazwisko Radzikowski Ryszard. Can you spell it, please? Dwuosobowy to był, tak. Dwuosobowy z widokiem na morze. Can I get your ID card, please? Ze śniadanie. I pani co, no ja bym chciał ze śniadania, bo tak było w ofercie napisane. To pani mi zapisze tam, że kiedy to śniadanie, you to ja give będę... me any ID information, please, so I can check you in? Nie, proszę pani, nie, ja nie przyjechałem z psem. Nie, where ja nie mam psa. From? A to widzi pani. No i trzeba było tak od razu, to rozumiem. Polish, Poland, Polska, pani, mazowieckie. Mazowieckie, tak? Ja tutaj zapiszę pani, mazowieckie. Mazowieckie, widzi pani? Okej, okay, thank you, sir. Have a nice day, Mr. Mazowieckie. Mazowieckie. To, że samochody naszych sąsiadów często odnajdywane są po naszej stronie granicy, ma w sobie ziarno prawdy. Jednak nie każdy Polak to od razu złodziej. Tak przynajmniej należy zakładać. Faktura za części zamienne do miski. No mówiłem, chłopaki, żebyście brali z polmozbytu części zamienne do stara. 1500. O! Halo, warsztat! Ha! Salut! Guten Morgen! Co, auto ci ukradli? No nie gadaj, kiedy? Tydzień temu. Ha. No ale jeszcze masz 3 w garażu, nie? Kurde, ale taki fajny Mercedesik. Oliwkowy. Co, skąd wiem? Hans, przerywasz mi! Mam tu słaby zasięg na stacjonarnym! W garażu! Gubię cię, Hans! Ach, stary, dobry Hans. Mareczku! Weź się tam trochę pośpiesz. Widzę, że już
zderzak wymontowany, to odkręćcie jeszcze koła i pomalujcie na jakiś kolor, bo ja nie lubię oliwkowego. Najgorszym jednak stereotypem, jaki określa nasz naród, to fakt, że wiele osób uważa nas za nierobów. Każdy, kto robił za granicą, wie, że są dwie strony tej prawdy. Cześć. Dzień dobry, panie Stanku. Johnny z tej strony. O, hello, Johnny. Polski widzę, to się poprawił, tak? No nie jest źle, nie jest źle. U nas też nie jest źle. Idzie jak po maśle, tym takim margarynie. Stanku, dzwoni, bo wiesz, umówiliśmy się na finish do piątku, Friday, prawda, że to będzie skończone. A, Januszku, ja wiem, ja bardzo cię przepraszam, ale delikatne opóźnionko jest, late, yes. Troszkę opóźni się nam, wiesz, ale to jest on day, maybe today, yes. Okej. Okay. Stanek, ja wiem tylko, że tam nie ma wlewki na zrobionej, w sensie there's nothing left, no, nothing to do. No nie ma nic, no ale plany są, no ja tu chcemy tutaj z Mariankiem chcemy robić, ale nie możemy, bo na cegły czekamy i na... No też cementu nie ma, no chłopaki dzisiaj przychodzą i no kurde mówią, szefie, cementu nie ma, a ja, cementu nie ma, no nie ma cementu, no nie przyjechali, widzisz, bo to cement, wiesz, niemiecki, z zagranicy, to wiadomo, dają do... No dobrze, Stanek, a jak się mają sprawy z Windows, okna, one są gotowe już? Nie, okna, no pewnie, no szklarz właśnie przyszedł, Marianku, gotowe są okna? Dzisiu, jakie okna? Okna są gotowe. Potwierdzam, tak, właśnie wstawiamy. No, everything be good, tak. Więc nie przejmuj się, jak to mawiają, don't worry, be happy. Niestety, często bywa tak, że stereotypy mają w sobie więcej prawdy niż kłamstwa i kiedy już dojdzie do konfrontacji z takowym faktem, należy po prostu być prawdziwym Polakiem. Cokolwiek to oznacza w danej sytuacji. Może sobie pan jeszcze jednego życzy? A czy ja wyglądam na pijaka? Nie, w żadnym wypadku, tylko po prostu słyszałem, że jest pan z Polski i że ma pan tutaj opaskę All Inclusive, więc po prostu chciałem być miły i... No wie pan dlaczego. A panie! Bo ja już kończę! Jeszcze 4 poproszę! I 4 wódki! Nie ma problemu. Panie, panie, halo! Tak. 07 od razu! Bo ja już kończę! 2 razy!